polityczne podsumowanie tygodnia. Naszymi gośćmi są posłowie, pani Katarzyna Kretkowska, Lewica, Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Ireneusz Raś, Koalicja Polska. Dzień dobry jeszcze raz. Witam państwa. Dzień dobry. To teraz oczywisty temat, bo szczerze mówiąc, ja, jak pan poseł Raś słusznie stwierdził, nie słucham rozmów kuluarowych, jestem sobie zwykłym człowiekiem. No i nie podoba mi się. Tego nie powiedziałem, że pan jest zwykłym człowiekiem. Jestem absolutnie. Jest nadzwyczajnym. Każdy człowiek jest nadzwyczajny. A to pod tym względem pełna zgoda. Jako zwykłemu człowiekowi nie podoba mi się sytuacja, w której politycy obrzucają się obelgami w przestrzeni publicznej. Mówię tutaj o słowach, które powiedział pan Sikorski, że były minister, były obecny europarlamentarzysta, były... Pan poseł Szłapka z Platformy Obywatelskiej zachęcał zgromadzoną na placu ludność do wykrzykiwania hasła, które pojawiło się zeszłą jesienią, składa się z 8 gwiazdek, no i tak dalej, dziwnym trafem do tej nienawiści w społeczeństwie, czy tę nienawiść rozniecają osoby związane z opozycją. No i tutaj pani Katarzyna Kretkowska, jak pani to się podoba? Czy te hasła na wy... Gwiazdki, tam gwiazdki, jesteś, to co powiedział pan Sikorski, to jest taki nowy schemat polityki, tak teraz będziemy się bawić, czekamy aż druga strona odpowie? Mamy bardzo poważny problem w Polsce. Mamy problem wznieconych złych emocji, za które obwiniam całkowicie PiS, który po prostu nie słucha społeczeństwa, o czym mówiłam przed przerwą. Jeżeli i oczywiście to, co pan powiedział o Belgii, tą rzeczą niewłaściwą, że nie powinny mieć miejsca w polityce, nie powinny mieć miejsca w parlamentaryzmie, parlamentarzystę w telewizji, odpowiedzialny jest Jarosław Kaczyński. Nie wiem, będzie szalenie trudno pogodzić społeczeństwo i będzie szalenie trudno przekonać społeczeństwo, że polityka i politycy potrafią słuchać i mogą chcieć rządzić tak, żeby rzeczywiście rządzić się słyszymy z wolą społeczeństwa. Mm-hmm. Jeżeli na jesieni pojawiło się tych 8 gwiazdek, to dlatego, że to było wyrażenie takie, to był już akt desperacji. Ale państwo to promowaliście, popieraliście sami, krzyczeliście na zebraniach, na placach i ulicach miast to hasło. Jesteście politykami, reprezentujecie również mnie. Ja się z tym nie utożsamiam i nie życzę sobie. Akurat to hasło nie było wymyślone przez jakąś partię polityczną, czy jakiegoś polityka, czy polityczkę, tylko to było przekleństwo ludu, który ma ludzi, którzy po prostu nie są słuchani. Lud może mówić wszystko. Pytanie, czy mogą to powtarzać politycy. Rolą, czy to jest w porządku, nie są dobre, że... ale wyrażają pewną po prostu już taką desperację, kiedy już nic nie pomaga, tak? Tak? Kiedy racjonalne narzędzia nie pomagają, no to się w końcu przeklina. I to było takie przekleństwo. Okay. Tak? Oczywiście to jest Ireneusz Raś, Koalicja Obywatelska, panie pośle, to podgrzewanie atmosfery jest celowe. Do czego ma służyć? Proszę mnie nie przedstawiać już Koalicja Obywatelska. Przepraszam bardzo, Koalicja Polska, tak jest. Tak, ja jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Tak Polska w aliansie z Władkiem Kosiniakiem. No i jako człowiek, który jest od wielu lat w polityce, jak pan ocenia? Mój obecny obóz polityczny, jak pan widzi, nie stosuje tego typu określeń dosadnych. My troszeczkę barbaryzujemy dialog w przestrzeni publicznej. Ja się z panem redaktorem tutaj zgodzę, chyba się wszyscy zgadzamy, że tego nie akceptujemy. Jest to efekt oczywiście olbrzymich podziałów. Odpowiedzialność duża ciąży na rządzących, nie tylko pewnie, ale największa na rządzących. Mhm. Widzę to od lat. Te podziały, te budowanie, te ścieranie się bloków. Nie wiadomo, na końcu jak się ścierają na ulicy, te bloki spotykają, no, bo okrzyki są z dwóch stron. Są też przypadki, że są obrażani posłowie opozycji przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. O tym się
Też czasem mówi, pan redaktor to wie. Ja tego nie akceptuję, natomiast Sikorskiego nie chcę bronić, ale zdaje się, on nawiązał do słów Pawła Kukiza, który mówił, że jeżeli się sprzeda w polityce, to jest taki i taki. I on to zdaje się... A skąd pan Sikorski wie, czy Paweł Kukiz się sprzedał? Druga rzecz, bo to jest narzędzie, które Platforma Obywatelska i opozycja wykorzystuje. Siedzę chyba trzy rzędy niżej. No to już w 2000... Nie był pan w kuluarach, natomiast... Słusznie wie pan, no ja... Prawdą jest, że Paweł Kukiz, i będziemy to odkrywać, przecież to nie jest tak, że te kilka osób związane z Pawłem Kukizem za chwilę nie obejmą na przykład jakichś ważnych stanowisk ministerialnych. Przecież to będzie widać i wtedy byśmy mogli konfrontować to, no co jeżeli panu, wybrany polityk, to, co ja mówię. Przepraszam, jeżeli wybrany polityk, który ma mandat do zasiadania w Sejmie, wejdzie w skład rządu, to proszę powiedzieć, co w tym negatywnego, co w tym nagannego? Wie pan co, jeśli się dokonuje to w takiej sytuacji, no to powiem panu szczerze, to nie jest jedyny przypadek. Wielu polityków odmawia przyjęcia propozycji, o tym nie mówi, nie chce ich wymieniać z imienia i nazwiska, ponieważ... A dlaczego pan zakłada tutaj korupcyjny? Ja nie rozumiem mechanizmu czy dróg, którymi pana myślenie podąża w tej sprawie. Proszę to wyjaśnić. Wie pan co, no jeżeli ktoś otrzymuje ofertę objęcia funkcji ministra konstytucyjnego za to, żeby przejść do obozu władzy, no to jest kupczenie, tak? Bo jeżeli taki był świetny, to powinien dostać tą ofertę zupełnie w innych okolicznościach. A jeżeli ktoś wygrał wybory w obozie władzy i przechodzi do opozycji, to też to zdradza swoich wyborców, czy nie? I tu jest ten dylemat, który można byłoby. Ale tu pan nie potępia pan posłów Jarosława Gowina. Pan pije do kazusu Jarosława Gowina, a on został wypchnięty z tego obozu władzy. On nie odszedł. On został wypchnięty za swoje poglądy. Tak. Przecież on nie był stronnikiem i wielbicielem Jarosława Kaczyńskiego, tylko był partnerem, koalicjantem. Mhm. I za to, że umiał powiedzieć, że Nowy Ład tak naprawdę nie jest ładem, tylko jest zaborem, będzie wiązał się ze zwiększeniem drastycznym podatków dla polskich przedsiębiorców, on tego nie akceptuje, że on nie akceptuje tak zwanej ustawy medialnej Lex TVN. Podpisywał, ale się nie cieszył. Za chwilę będziemy mówić o Jarosławie Gowinie. Dajmy pani Marcie Kubiak odnieść się do pana słów, bo mam wrażenie, że jest tutaj emocjonalna reakcja. Znaczy, ja szczerze mówiąc, słuchając, jestem dosyć rozbawiona, dlatego że przypomnę panu, panie pośle, że my z Kukiz 15 już współpracujemy od 2 miesięcy. I jeżeli jest pan jasnowidzem i wie pan, jakie były reguły zawarte współpracy, no to ja bym chciała dzisiaj od pana uzyskać numery w totolotkach, chętnie bym skorzystała, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi do... Polityka to nie hazard, droga pani. Panie pośle, ja panu nie przerywałam, także bardzo proszę, pewne reguły tutaj już były omówione, więc trzymajmy się ich do końca. Natomiast jeżeli chodzi o pana Jarosława Gowina, no to szanowni państwo, no jeżeli ktoś podpisuje się dobrowolnie pod Polskim Ładem w sytuacji, kiedy było to konsultowane zarówno z nim, zarówno z resortem i tak dalej, a po jakimś czasie stwierdza jednak, że no to chyba nie był taki najlepszy pomysł, no to świadczy tylko o panu Gowinie. No, szanowni państwo, no, decyzja moim zdaniem jak najbardziej słuszna, a mówienie, że został wypchnięty, no na własną decyzję można powiedzieć, że wywiesił białą flagę. Natomiast rzeczywiście to, że skierował się, akurat poszedł w kierunku Koalicji Polskiej, czyli PSL-u, no to jakoś mnie szczególnie nie dziwi. Myślę, że teraz przy okazji wydarzeń reasumpcji i gruźb różnego rodzaju, mam na myśli tutaj złożenie wniosku o usunięcie pani marszałek Witek, no to myślę, że teraz gdzieś tam jakieś negocjacje i pewnie tutaj jakieś kupczenie następuje, jeżeli chodzi o licytację o to, kto będzie tym wspólnym kandydatem na tego
marszałka. Także panie pośle, no jeżeli pan wie o jakichś sytuacjach niezgodnych z prawem, no to są od tego odpowiednie służby, które należy zawiadomić. No naprawdę, no szanowni państwo, no trzymajmy się. Pani poseł, to może jeszcze zmieńmy temat na chwileczkę i zastanów się, jak państwo odbieracie tą falę hejtu, która jest w internecie, ale nie tylko, groźby skierowane wobec posłów Prawa i Sprawiedliwości, wobec rodzin. Pan poseł Sachajko mówił, że tutaj jego córka odbierała jakieś zagrożenia. To jest świadomie, mam wrażenie, wywoływane przez Donalda Tuska i ogólnie rzecz biorąc zjednoczoną opozycję. Znaczy, panie redaktorze, no to obserwujemy od jakiegoś czasu. Co prawda do momentu powrotu pana Donalda Tuska odnosiłam wrażenie, że to jakoś takie nie było silne do momentu, kiedy gdzieś tam się z tej zagranicy nie odzywał. Natomiast w sytuacji, kiedy powrócił, rzeczywiście jego pierwsze wystąpienie, no to nic innego jak tylko czysta nienawiść i podgrzewanie tych emocji. Myślę, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Niestety, słuchając i obserwując to, co się dzieje w polityce już chyba z 2 miesiące albo 2,5 miesiąca temu, wrócił do tej polityki krajowej naszej polskiej i niestety do dnia dzisiejszego nie doczekałam się żadnej propozycji. Myślę, że ta droga zaostrzania tej, doprowadzenie do większej jeszcze polaryzacji tej sceny politycznej i do zachęcania jakby i przyklaskiwania poniekąd temu, co się dzieje na ulicach, a co nie powinno mieć miejsca, bo nie można doprowadzać do sytuacji, kiedy poseł wychodząc z Sejmu zostaje opluty, dostaje w twarz, a jeszcze jedna z osób, która to robi z zadowoleniem na twarzy, to relacjonuje innym osobom. No to już jest skandaliczne naprawdę i przekroczenie zupełnie absolutnie wszystkich dopuszczalnych norm i powinno być absolutnie ścigane z urzędu. No bo jako posłowie mamy immunitet, ale też nie powinniśmy, jakby powinniśmy my sami doprowadzić do tego, aby te emocje, o poziom tych emocji obniżyć. Natomiast na razie tylko słyszę ze strony szeroko pojętej opozycji, żeby obniżać te emocje. Natomiast nie widzę tutaj czynów i jednak zachęcałabym do tego, aby w obliczu tego, co się właśnie wydarzyło w ostatnich dniach w stosunku właśnie do posłów, do posła Kukiza, do posła Sachajki, czy bezpośrednio do posła Sośnierza, jednak apelowałabym o to, aby ten poziom emocji nie tylko mówić o tym, ale to również wprowadzić w życie. Zastanówmy się, dokąd to będzie szło, ale może mamy jeszcze 4 minutki, więc warto przyjrzeć się temu, co czeka nas we wrześniu. Są takie informacje mówiące o tym, że te podgrzanie atmosfery w wakacje służy jakimś takiej scenariuszowi powstańczemu. Mają protestować medycy, mają protestować różne środowiska. Państwo coś o tym słyszeliście, o takich scenariuszach właśnie już na wrzesień? Pani poseł Kretkowska. Polacy i Polki mają dosyć własnej i polityków opozycji bezsilności. To pani używa takich kwantyfikatorów, jakby pani... Destrukcji, halo, destrukcji mogę? Państwa. Mogę wejść w słowo? Ale ja próbuję odpowiedzieć na pana pytanie. No tak, tylko ja proszę nie używać takich kwantyfikatorów Polacy i Polki, bo tak jakby ci, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, według pani, nie byli Polakami i Polkami. Zapewniam panią, że są. Myślę. No proszę mi nie przerywać. No ja uważam, że Polki i Polacy mają, powiedziałam, dosyć bezsilności opozycji wobec destrukcji państwa, praworządności, demokracji w Polsce. Więc nie dziwię się, jeżeli towarzyszy temu atmosfera rewolucyjna, no bo już chyba tylko rewolucja tutaj by pomogła, skoro racjonalność, argumenty, racje nie przemawiają do rządzących, którzy mają w nosie, delikatnie mówiąc, to, co społeczeństwo uważa. Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości rządu dusz nad Polek i Polaków. Czy Prawo i Sprawiedliwość legalnie sprawuje władzę w Polsce, pani tak, poseł? Tak, Prawo i Sprawiedliwość legalnie sprawuje władzę. Czy zostało władzę, wybrane w demokratycznych procedurach, pani poseł? Zostało wybrane w demokratycznych wyborach, no to dlaczego ale pani mówi, że nie ma mandatu? Proszę powiedzieć. Obowiązuje porządek prawny w Polsce. Ten porządek prawny jest przez Prawo i Sprawiedliwość łamany. Łamana jest zasada... Różne zasady demokratyczne, różne zasady. Wolność to sądów. Proszę wydać jedną zasadę, która jest łamana. Słuchamy.
No chociażby powstanie Izby Dyscyplinarnej, która ma dyscyplinować organ trzecią władzę w Polsce, jaką jest władza sądownicza, co się spotkało z reakcją taką, a nie inną TSUE. Także ta sytuacja związana z TVN także przyniosła reakcję, bo tutaj tak słyszeliśmy taką piękną historię o tym, jak to jest źle interpretowane i jak to opozycja szczuje w tej chwili na PiS, a przecież PiS nic z TVN-owi nie zrobiło, a jednak no, Amerykanie odwołują się także do instancji europejskich w tej sprawie, ponieważ ja zostało uwielbiam sytuację prawo. I to jest dla mnie naprawdę szczera radość, że posłowie lewicy bronią amerykańskich kapitalistów i korporacji Discovery. Jest wzruszające, pana, naprawdę. Ja jestem socjaldemokratką, tak jak cała lewica i jesteśmy bardzo przywiązani do zasad demokracji, do zasad wolności. Jakoś nikomu nie przeszkadzało, kiedy Stany Zjednoczone pomagały Polsce odzyskiwać tę wolność, kiedy przyjmowaliśmy pomoc amerykańską. Wtedy nam to nie przeszkadzało, a teraz nam przeszkadza największa inwestycja amerykańska, jaką jest funkcjonowanie niezależnej stacji, jaką jest TVN. Mhm, ja się tu zgadzam z panem posłem Rasiem. Ja od razu poinformuję panią, że Telewizja Republika jest również niezależną stacją prywatną i to są wolne media, w których się pani w tej chwili wypowiada. Ireneusz Raś, Koalicja Polska. Jeszcze Telewizja Republika jest wolna. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość się za nią nie zabrało. Ireneusz Raś, Telewizja Polska. No to jak jest z tym scenariuszem powstańczym, interrupcyjnym na wrzesień? Podpadniecie i was zamkną. Ja myślę, że panie redaktorze, protesty nie są niczym nadzwyczajnym w demokracji. Tak było w latach ubiegłych i podczas rządów poprzednich. Często protestowali górnicy, protestowały pielęgniarki, służba zdrowia. Kiedyś protestowali stoczniowcy, ale już nie protestują, bo nie ma stoczni. No tak, nie ma stoczni. PiS obiecywało te stocznie, dalej nie ma. No, 6 lat rządzi. Platforma coś zniszczy, to skutecznie. Ale panie redaktorze, no trochę spokoju i trochę ładu. Ma pan dzisiaj nowy dokument, który rząd przedstawił, bez jeszcze być może szczegółów, ale które pojawiają się nowy ład. No i dzisiaj wszystkie grupy społeczne będą chciały w jakiś sposób te sprawy podnosić. W związku z tym, że rząd nie dyskutuje z tymi grupami społecznymi, wychodzą na ulicę. Taki mechanizm w demokracji jest i on się powtarza nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Problemy gminne, jeżeli chodzi o ugrupowanie dziś rządzące, które klajstruje większość już są to ostatnie próby jeszcze uzyskania większości, dokoptowując jeszcze ostatnich posłów, którzy mogą dać tą arytmetyczną większość, powodują, że te rządy będą coraz słabsze. No, zobaczymy, jak to będzie. Polityce, kończy nam się powoli program. Również, zostało jeszcze minuta na odpowiedź dla pani poseł Martyny. To są normalne procesy. Znaczy, szanowni państwo, no jakby nie było demokracji, to byście nie mogli wychodzić na ulicę. Już tutaj nie celując do osobiście, tylko mówiąc ogólnikowo. Natomiast jakoś państwu nie przeszkadzało, kiedy Amerykanie w temacie Nord Stream 2 nie wspomogli nas. No nic się tutaj nie zmienia, nadal współpraca jest, będziemy z nimi rozmawiać, więc to nie jest tak, że my nie prowadzimy z nimi rozmów, a zakulisowo chcemy ich postawić przed faktem dokonanym. No szanowni państwo, naprawdę nie mamy mieć w Polsce przepisów, które będą zabezpieczać nas przed różnymi rzeczami. No myślę, że jako państwo, które stało z kolan, myślę, że na to najwyższy czas i na to w końcu zasługujemy. Zobaczymy, jak będzie. Z tego, co piszą amerykańscy przedstawiciele, no to jakby cofali się na razie pół kroku, a potem może rzeczywisty wymiar tej rozkręconej ponad wszelką miarę histerii wokół TVN-u będzie dostrzeżony. Pięknie dziękuję za polityczne podsumowanie tygodnia. Pani Katarzyna Kretkowska z Lewicy, dziękuję. Marta Kubiak z Prawa i Sprawiedliwości i pan dziękuję, Ireneusz Raś, Koalicja, uwaga,
Polska. Koalicja Polska, Stowarzyszenie Tak Polska. Bardzo pięknie, dziękujemy Państwu. Życzę miłego soboty, miłego weekendu. No i również. Może jeszcze jakiś urlop. A jutro świętujmy dzień. Jutro świętujemy. Polskiego, także zachęcam pana redaktora też do świętowania. Taki ważny dzień. Ja jeszcze może ukradniemy trochę anteny, bo bardzo, bardzo słusznie pan wspomniał, to jest największe zwycięstwo polskiego ludu od 300 lat. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie zjednoczenie wszystkich Polaków, robotników, chłopów, pracowników różnych urzędów, szlachty, że tak powiem ogólnie. I rzeczywiście pogoniliśmy bolszewika. Dzięki temu rozmawiamy dzisiaj po polsku. Jutro, proszę Państwa, wielkie święto. 101. rocznica. No niestety nie będzie defilady, ale można wyjść na ulicę, a na pewno trzeba powiesić flagę na domu. Tyle na temat politycznego podsumowania tygodnia. Następne za tydzień. Zobaczymy, co przyniesie przyszły tydzień. A my zapraszamy Państwa do oglądania Telewizji Republika, jak zwykle.